W dzisiejszym odcinku sprawdzamy jedną ze średnio półkowych propozycji od Lenovo, model K5. Czy telefon reklamowany hasłem świetny dźwięk, świetne funkcje, świetna cena faktycznie realizuje marketingowe obietnice? Zapraszamy Was do naszej nowej wideo recenzji. Przy pierwszym kontakcie z Lenovo K5 łatwo ulec złudzeniu, że mamy do czynienia z telefonem jednobryłowym. Tylna klapka jest oczywiście demontowana, lecz poziom spasowania poszczególnych elementów, jak i aluminiowe wykończenia, mile zaskakują nasze oczy. Telefon przyjemnie leży w dłoni i sprawia naprawdę dobre wrażenie. W przedniej części testowanego smartfona znajdziemy ekran IPS o przekątnej 5 cali i rozdzielczości 1280x720 pikseli, przyciski nawigacyjne, niestety bez podświetlenia, 5-megapikselową kamerę, czujnik zbliżeniowy oraz diodę powiadomień. Ładowanie urządzenia odbywa się poprzez górny port microUSB sąsiadujący ze złączem mini jack. Na boku i dole brak niespodzianek. Znajdziemy tu tradycyjnie rozmieszczone przyciski głośności, zasilania oraz mikrofon. Na znacznie lepiej prezentującej się tylnej części Lenovo K5 znajdziemy 13-megapikselowy aparat wraz z sąsiadującą diodą LED, kolejny mikrofon oraz głośniki stereo z niewielkim napisem Dolby. Testowany smartfon wyposażony jest w 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 415 o taktowaniu 1.5 i 1.2 GHz, wspomagany dodatkowo układem graficznym Adreno 405 oraz 2 GB pamięcią RAM. Jak sprawuje się wspomniana tu konfiguracja w działaniu? Całkiem poprawnie, lecz trzeba odnotować, że bardziej zasobożerne aplikacje potrafią się ładować dłużej. Zdarzają się również lekkie przycięcia podczas przełączania między oknami. Producent zdecydował się na umieszczenie w modelu systemu Android 5.1.1 z nakładką Wipe UI. Zdecydowanie lepsze wrażenie sprawia w Lenovo K5 ekran. Kolory prezentowane na IPS-owej matrycy są rozsądnie nasycone. Kontrast, jak i przejście tonalne wyglądają po prostu świetnie i trzeba tu przyznać, że niewątpliwie wyświetlacz telefonu jest jednym z najlepszych w swojej klasie cenowej. Do listy zalet należy również zaliczyć głośniki stereo, które do poziomu głośności 80% grają naprawdę czysto i wyraziście. Mimo niewielkich rozmiarów mają również zaskakującą dynamikę. W teście Antutu jest już słabiej. Uzyskane 30 841 punktów przekłada się na średnią liczbę klatek w tytułach 3D. Bardzo często uruchamiane większe tytuły, mimo niskiego poziomu detali, działają na granicy płynności. Zdjęcia uzyskiwane za pomocą Lenovo K5 są rozsądnej jakości i nie odstają od konkurencji na tej półce cenowej. Jedyna uwaga pojawia się pod adresem układu autofokusa, który dość często spóźnia się z ostrzeniem kadru. Bateria o pojemności 2750 mAh zapewni nam jeden dzień pracy na urządzeniu. Warto tu również wspomnieć, że telefon posiada możliwość montażu dwóch kart SIM. Podsumowując, Lenovo K5 jest smartfonem, który wyróżnia się kilkoma istotnymi szczegółami. Doskonały ekran, jakość dźwięku, jak i fakt posiadania żyroskopu czynią z urządzenia świetną bazę do rozpoczęcia przygody z wirtualną rzeczywistością. Telefon sprawdzi się również wyśmienicie jako mobilny sprzęt grający, nierzadko zawstydzający swoich droższych konkurentów jakością generowanej muzyki. Cieszy również fakt, że producent oprócz telefonu dodaje w komplecie ładnie wykonane plastikowe plecki oraz dodatkową folię ochronną na ekran. Telefon znajdziecie oczywiście na sferis.pl.